Cześć, z strony Fara i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku przedpremierowo przetestujemy sobie Bonnie. Jest to młodsza siostra Janet, a Janet przetestujemy sobie w jutrzejszym odcinku. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 50 zł PST. Tutaj wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, ja to ja mordeczko gratuluję. Odezwij się na mój e-mail, a e-mail mój znajdziesz oczywiście w opisie. Postanowiłem, że powrócimy do coodcinkowych konkursów. Każdy, kto ma wpisany kod Farel w sklepie i zrobi jakieś zakupy z moim kodem, nagra krótki filmik i podeśle na mój e-mail kodfare@gmail.com, bierze udział w losowaniu na karnet bojowy, a dokładnie na kod PSC, za który będzie mógł kupić taki karnet. W jutrzejszym odcinku ogłoszę dwóch szczęśliwych zwycięzców. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a teraz zaczynamy! Moi drodzy państwo, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i z pewnością każdy z was jest ciekawy, jakiej rzadkości jest nowy zadymiarz Bonnie. Moi drodzy, Janet sobie przetestujemy jutro, poświęcimy dla niej cały odcinek, a dzisiaj, moi drodzy, przetestujemy sobie Bonnie. Bonnie, moi drodzy państwo, będzie epickim zadymiarzem. Jest to oczywiście młodsza siostra Janet. Może zacznijmy sobie od przeglądu emotek. Tak ona wygląda. Mamy smutną Bonnie, wkurzoną, wesołą, bez jednego zęba z przodu. Ona nie ma jedynki tak w ogóle, bo dopiero jej ząbki wychodzą. Oczywiście mam tu jeszcze epickie różne pinki. No i moi drodzy, oczywiście Bonnie będzie miała też skin, który nazywa się Cesarzowa Bonnie. Spójrzcie na to, jak ona przekozacko wygrywa. Bonnie jest teraz ubrana w taki specjalny jakiś kaptur, nie wiem jak to nazwać, jakaś taka dziwna szata. Oczywiście rękawy są za długie, bo ona ma bardzo krótkie rączki. No i jej armata wygląda przekozacko. Za chwileczkę sobie zagramy raz mecz podstawową Bonnie i tą ze skinem, ale na początku przeczytajmy sobie, na czym polega jej gadżet oraz gwiezdna moc. Cukrowy strzał, szybkość ruchu i przeładowania Clyde. Clyde, tak się nazywa Bonnie armata. Wzrasta o 30% na 5 sekund. Dobrze. Drugi gadżet to test zderzeniowy. Bonnie skacze do przodu, odrzucając wrogów i zadając 300 punktów obrażeń od uderzenia. Ładunki na mecz oczywiście 3. No dobra, za chwileczkę sobie zagramy mecz. Raz z tym gadżetem, raz z następnym. Lecimy też ze Star Powerami. Star Power nazywa się Czarny Proch. Zasięg wyrzutni gwiazd Bonnie wzrasta o 36%. No dobra, czyli armata dalej strzela, tak? Okej. Okay. Ząb mądrości. Luźny ząbek pęka po trafieniu, zadając 25 dodatkowych obrażeń po bliskim wrogom. Nie wiem, o jaki ząbek chodzi, ale za chwileczkę wszystkiego się dowiemy. Wybieramy pierwszy gadżet i oczywiście pierwszy Star Power. Podstawowy skin. Dobrze, moi kochani, lecimy z testem naszej zadymiary. Na początku sobie sprawdźmy, na ile hitów jest w stanie otworzyć skrzynkę. Raz, dwa, trzy i cztery, tak? Tak, na cztery hity na pierwszym poziomie, więc dosyć sporo. Zobaczcie, że te ataki są mega wolne, bije po 1650 zadymiarzy. Padł ten Edgar, ale leż. Jestem mega wolny, zobaczcie jak ja się powolutku toczę. Prawo, lewo, nie no kurczę. Na początku na pewno będzie wam ciężko tą zadymiarą grać. No ale może się przyzwyczajemy, dzięki temu mamy duży atak. Ale uciec będzie nam pewno ciężko, dobra. Zmieniamy naszą postać i odpalamy gadżet. Uderzamy w ziemię, 2145 był atak. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. I teraz to jest prędkość. Teraz zobaczcie, jak szybko się poruszamy. Bonnie w za dużej koszulce biega. Te śmiesznie rękawy jej falują. Atak a la Leon. Tylko że no niestety ma krótszy zasięg. Poczekajmy, poczekajmy. Bibi. Dobra, Bibi najgorzej, najgorzej. Hop, 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 hop. Obijamy ją. Ale jak szybko bije. Trzy strzały po 1400 wciskam. Co jest? Farel kontra Kruk. Jak widzicie, mam dobitego ulta. Mogę zmienić się z powrotem w Bonnie. Czy życie mi wtedy urośnie? Tak, 9400 życia z 6K mam. Bomba. Gadżet. Bomba! Bomba! Okej. Okay. Używam tego gadżetu, jestem troszeczkę szybszy. Spójrzcie na to. Jadę sobie normalnie. Przyspieszamy! Ciach! No i faktycznie ta prędkość jest zdecydowanie większa. Ej! Kruk mi kroi cuba! Dobra. Lecę w niego! I dojazd! Tak jest! Mamy to! Easy! Ej, podoba mi się ta postać. Na początku jesteśmy mega wolni, mamy dużo życia i daleki zasięg, ale nagle możemy kogoś podjechać i mega mocno z blisko go spuszować. Fajna postać, ale teraz sprawdźmy jej nowy skin i pozostały gadżet oraz star power. Dobra, wybieramy sobie szafetkę cesarzową. Nie no, wygląda przemocarnie. Wybieramy sobie test zderzeniowy, bo nie skacze do przodu, odrzucając wrogów. Okej, okay, sprawdźmy to. Zamiast czarny proch bierzemy sobie ząb mądrości. Wybieramy i lecimy. Dobra, na początku sprawdźmy sobie skinka. No, moi drodzy, tak. Skinek, animacja ma super. Dobijamy ją! Tak jest! Zabiłem swoją siostrę w Brawl Stars! Ząb mądrości, czyli co? Nie kumam dalej, czym jest ząb mądrości. Aha, ząb mądrości to jest mój strzał. Spójrzcie na to. Kiedy uderzę
w moba albo w jakąś strukturę, to ta moja kula rozbija się, tak jak fizyka podobna jak w postaci Surge. Kiedy uderzymy, no to jego atak się rozbija na części. Dobra, wszystko jasne. Teraz to ja wiem, o co kaman. Bo tak napisali Zom Mądrości, nie wiedziałem, o co chodzi. Ult, podskakujemy, bum! Pojechany ten Karl. No i jeden na jeden. Uciekamy. Czy mogę użyć gadżetu teraz? Mogę. Gdzie jest ta Amber? Wjeżdżam w nią. Nie trafiłem tym gadżetem, a chciałbym pokonać tą postać gadżetem. Amber chciałbym gadżetem porobić. Uwaga. Cyk, cyk, strzał jeden. Cyk, cyk, strzał drugi. O kurde, padam. Żyję. 300 hapsów. To ja mogę ten gadżet tylko odpalić, kiedy mam bez armaty. Aaaa, podskakuj! I szarża! Nie trafiasz! Nie udało mi się niestety pokonać ją szarżą. No ale jak widzieliście... Wow, jaka fajna cieszynka. Ale jak widzieliście, Amber rzuciła pode mnie ognisko, no i było mega ciężko ją pokonać. No, trudno, ale za chwileczkę jeszcze remet zagramy, tylko chciałem coś jeszcze sprawdzić. Chciałem sobie jeszcze sprawdzić statystyki zadymiarza. Punkty życia 7800, wolność ruchu wolna, luźny ząb, bo nie wystrzelizuje z Clyde, ogromny ząb, który leci na wrogów. Mogliśmy to na początku przeczytać, wtedy byśmy wiedzieli, czym jest ogromny ząb. Obrażenia 1650, zasięg bardzo daleki, szybkość przeładowania bardzo szybka. Super atak, wyrzutnia gwiazd. Clyde wystrzeliwuje Bonnie w powietrze. Dziewczynka może przelecieć nad przeszkodami i zadaje obrażenia pobliski wrogom po wylądowaniu. Obrażenia 1650, zasięg daleki. Kiedy klikniemy sobie na kolejną zakładkę, mamy statystyki zadymiarza już bez armaty. Punkt życia 4500, szybkość ruchu bardzo szybka. Atak bombowa kurtka, Bonnie wyrzuca z rękawów kilka małych granatów. A, to są granaty, dobra, dobrze wiedzieć. Obrażenia 3x1000, zasięg normalny, szybkość przeładowania wolna. Super atak Clyde. Bonnie przyzywa Clyde i wskakuje do niego, przejmując kontrolę nad działem. Czyli tak jak mówiłem, Clyde to jest działko. Zagramy sobie jeszcze jeden meczek, bo naprawdę wam powiem, że się nie nagrałem. Teraz zagramy sobie duo, bo te duo są zdecydowanie dłuższe niż zwykłe solóweczki, jak się gra na boty. No skina ocenia, moi drodzy, 10 na 10. Jeszcze użyjmy jakąś emotkę. Mamy jakąś emotkę. A nie, to jest zwykła wkurzona, nie mamy emotki od skina. Okej, okay, uwaga, wariaty, padam. Dobra, udało się uciec. Uciekam! Woohoo! Nara, wariacik. Dobra, porobiony. Szybko kroję power cubesy. 3 drużyny zostały i mój kiełek się respi. W ogóle jestem w drużynie z kiełkiem, no nie zwróćcie uwagi. Okej, okay, jak ktoś mówiłem, że te mecze są dłuższe, no nie są dłuższe, niestety. Dobra, zmieniamy się w Clyde. Bomba. 2000, bomba. Bum. O kurde, teraz wam powiem wam malutkie problemy. Kiełek, resp się! 9 power cubesów, wieszam w nią. Woohoo! Nie trafiłem, dobra, porobiona. Pięknie. Mamy 9 power cubesów. I szarża! Odbiłem go! Widzieliście? Użyłem szarży i go odbiłem. Ale czy 300 punktów obrażeń zadałem? Nie wiem. No ale prawdopodobnie tak było. Teraz wam pokażę, jak wygląda nowa Liga Mocy w sezonie pokaz kaskaderski, bo tak będzie się nazywał nowy sezon, 12 w Brawl Stars. Musimy wygrać jedną rundę, żeby odebrać sobie tą pierwszą nagrodę. Później wygraj tyle rund w tym sezonie. Wyjątkowa ikona gracza, czyli dostaniemy taki pistolecik Daryla. No i oczywiście wygraj w tym sezonie tyle rund, niby 3. I przypominam wam, moi drodzy, jeżeli nie logowaliście się do Brawl Stars, no to wejdźcie w tym momencie. Powróćmy na szybko na moje konto już w normalnej wersji. I moi kochani, polecam wam wejść do gierki, ponieważ z okazji nowego chińskiego roku są promocje. A jak są promocje, no to jest też darmowa skrzynka, więc wbijcie. Ja już swoją darmową skrzynkę odebrałem. No i możecie napisać w komentarzu, co udało wam się z niej trafić. Jestem mega ciekawy. No i pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, możecie skorzystać z mojego kodu FARAL. Was nic nie kosztuje, naprawdę bardzo mocno pomaga. Dzięki temu mogę robić dla was konkursy, no i kupować co sezon wszystkie stopnie karnetu. Jak widzicie, mamy nowe zbiory klejnotów, oczywiście też jest zrzut robotów, o którym wam ostatnio wspominałem, jeszcze go nie grałem, musimy tutaj uzbierać 8 śrubek. Śrubki wypadają z botów, jeżeli zaatakujemy bota, bot na nas się przerzuca. Bardzo proste zasady, trzeba mieć ogarniętą tutaj drużynkę i w łatwy sposób można zrobić winka. Okej, okay, jest pierwszy bocik, od razu zawijamy go, chodź do nas, dobrze bot. O kurcze. O, Asha mają, nie no, tutaj troszeczkę mnie fantazja poniosła i tracimy tą śrubeczkę. Idziemy po tego bocika, musimy walczyć o boty mocno, mordeczki, bo tak to sobie nie damy rady bez tego. No i tego Asha trzeba by było tu ładnie punktować. Widzę, takie tanki są mega mocne w tym trybie. Dobra, kryjemy tą śrubę, ja mam tarczę. Chodź tu wariacik, bomba, bierzemy śrubkę, klasa. Dobra, leży, podnieś tą śrubkę, Meg. Wyrównujemy, jest dobrze, 5-8. Dawaj do mnie. Okej, okay, jeszcze spadł. Nie wiedziałem, że bot jak spada, to 1000 obrażeń zadaje. Co jest? Dobrze. Uciekaj z Carbona. Jest dobrze. 6-8, 7-8. Mam ultimate attack, więc jesteśmy w stanie zebrać ostatnią śrubkę i to wygrać. Pyk. Dobijam.
Mam śrubę. Pięknie, panowie. Koniec rozgrywki, tak jest, łatwo. 19 śrubek zdobyliśmy, pięknie. Teraz, moi drodzy, dopiero się zorientowałem, że Bonnie i Clyde był kiedyś taki film, bardzo stary, amerykański, o parze przestępców. I tutaj widzę, Supercell mocno się zainspirował tą nazwą i stworzył armatkę Clyde i kulo armatnią Bonnie. Więc taka ciekawostka, wy, moi drodzy, w skali od 1 do 10 ocencie nową zadymiarę. Ja już nie mogę się doczekać, a zostanie dodana do gry i ją odblokuję. Na dzisiaj to było tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Bierzcie udział w konkursie, wspierajcie z kodem FARRER, podsyłajcie filmiki, a ja z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!